Witam moi drodzy ponownie na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić pastę jajeczną z przyprawą curry. Do tego potrzebujemy jajka, ja tutaj mam 6 jajek, pęczek szczypiorku, sól, pieprz i żółta przyprawa curry. Oczywiście też majonezu 2-3 łyżki. I zabieramy się do robienia pasty. Pastę wykonuje się bardzo łatwo. Tutaj mam jajko i zobaczcie, jajko po prostu rozgniotę widelcem. Bardzo szybko i fajnie. Mam gotowane jajko i po prostu rozgniotę je. W ten sposób widelcem. I tak zrobimy z każdym jednym jajkiem. Następne. I proszę, zobaczcie, jajka już są przygotowane do pasty. Teraz do tych jajek dodam soli i pieprzu. Dodam też pół łyżeczki na początek przyprawy curry. I dodamy teraz 2 łyżki majonezu. I moi kochani, musimy też dodać szczypiorek. Zapomniałam właśnie o szczypiorku. Szczypiorek pokroi nożyczkami. I teraz to wszystko wymieszamy. Teraz spróbuję tą sałatkę do smaku, czy czegoś nie potrzeba jeszcze dodać. A może odrobinę kawy jeszcze dodamy. Zobaczcie, moi kochani, i pasta gotowa. Teraz zobaczymy, jak smakuje. Mam tutaj przygotowany chlebek tostowy. Na ten chlebek położę kilka liści sałaty. I teraz na to pastę. Tak to się prezentuje. Tu jeszcze jeden zrobimy. Przestroimy pietruszką. Zobaczcie, tak to wygląda. A teraz spróbuję, jak smakuje. Przepysznie. Naprawdę pasta jest wyśmienita i bardzo łatwa w wykonaniu. A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam Was do następnego odcinka. Dziękuję i smacznego. Do widzenia.